Witam wszystkich serdecznie z tej strony Kuba Agro, a to jest pierwszy odcinek na serii alpejskiej z mapy Erlengrad. Trochę mi to zajęło, wiem, przygotowanie tego save'a tutaj, żebyśmy mogli sobie nagrywać, no ale ostatnio właśnie było sporo rzeczy w świecie farminga, no ponieważ najpierw dostaliśmy informację, że jest nowa wersja Hoppermana, więc przygotowaliśmy save z Mateuszem do przeniesienia. Teraz Mateusz nadal pracuje nad nim, żeby go właśnie przenieść na nową wersję, także niedługo się możecie spodziewać odcinka z nowej wersji Hoppermana już z przeniesionym save'em. Natomiast nie zajęło trochę czasu, aby przygotować tutaj save do właśnie nowej serii. Tu sobie pograłem, jak widzicie jest trzeci dzień wiosny, mamy 9-dniowy sezon, czyli trochę sobie tutaj już pograłem. Mapa Erlengrad z dodatku Alpine Farming, który wyszedł 12 listopada. A więc oprowadzę was po gospodarstwie, w ogóle może najpierw pokażę wam, w której części mapy znajduje się nasze gospodarstwo. Gospodarstwo znajduje się tutaj, jestem właścicielem tych trzech farmlandów, które są właśnie w moim sąsiedztwie. Jeśli chodzi o ten farmland, on zostanie sprzedany. Nie mogę go teraz sprzedać, ponieważ są na nim różne rzeczy, których nie chcę sprzedawać, a więc po prostu odepnę sobie go w plikach gry, że nie będę jego właścicielem. Oprócz tego jesteśmy również właścicielami tej łąki oraz tej łąki położonej wysoko w górach. To teraz pokażę wam, jakie mamy tutaj maszyny. Zacznijmy od tej strony. Kasa doła jest na razie pusta, ale spokojnie zapełnijmy ją. W ogóle nasze gospodarstwo jest trochę przestarzałe, jeśli chodzi o maszyny. Jeśli chodzi o budynki, nie jest tak źle, aczkolwiek obora też wymagałaby właśnie postawienia jakiejś nowej obory. Nasze maszyny są mało ekologiczne i dość stare, a więc prawdopodobnie naszej serii będziemy dążyli do tutaj polepszenia naszej sytuacji, zrobienia z tego gospodarstwa nowoczesnego i ekologicznego. Jest to pokosówka, pierwsza maszyna, którą wam pokażę, jest to pokosówka, którą pewnie dobrze znacie. Marki Fortschritt. Jest namacalny. Mamy do niej jeden tutaj header. Właśnie ten. Do koszenia tutaj trawy. Z tamtego gospodarstwa przywieźliśmy sobie belki, siana oraz słomy. Oprócz tego mamy troszeczkę inny tur niż ten standardowy, ponieważ jest to tur z modów, który właśnie ma również przewody. Więc za każdym razem go kupując, to musicie podejść i podłączyć przewody. Jest to bardzo fajne, takie realistyczne. Mamy tylko jedną kusiarkę taką dołączoną do ciągnika SIP 300S ALP. Jest to kusiarka również z Mothuba. Są dwie takie, więc jeśli chcecie sobie wybrać, to jest disk 300 i disk 260. Co oznacza, że ta ma szerokość roboczą 300 cm, a ta druga 260. Oprócz tego mamy taki bardzo fajny obciążnik z pojemnikiem na nasiona. Jest to taka fajna. To jest firma Amazon. W zasadzie również na Mothubie. Jeśli chodzi o tą przyczepkę, jest to przyczepka właśnie Joskina z Mothuba. Jest niestety o tyle słaba, że z tyłu się nie otwierają tutaj żadne drzwi. Stary rozrzutnik Fortschritta. Oczywiście brewer standardowy z dodatku. Pług standardowy musiałem kupić właśnie nowy, bo ten stary to był marki Fortschritt. Był strasznie zużyty już. Był szerszy, chyba miał chyba 5-skubowy albo 4-skubowy, ale był naprawdę zajechany, więc wymieniliśmy go na taki nowszy. Było już niemoralne, także już nie jest taki super nowy. Mercedes MB-Track Silver Diesel model. Też kawał maszyny, mocny ciągnik, no ale pali dość ostro, ma GPS-a założonego. Pali strasznie, no jest nieekologiczne już właśnie. Niestety niektóre firmy w naszej miejscowości, z którymi chciałem współpracować, po prostu mówią, że nie przyjmą mnie do współpracy, dopóki na przykład nie zmienię beczki na mleko, ponieważ oni mają jakieś standardy, chcą tylko oceny to na przykład mieć mleko.
No więc jest to troszeczkę problem. Będziemy musieli tutaj nasze gospodarstwo zmodernizować. Jeśli chodzi o kombajn, no to jest klas Dominator z dodatku Platinum. Stwierdziłem, że go tutaj wybiorę, ponieważ kupiłem właśnie sobie kiedyś dodatek Platinum w pre-order, czyli wtedy, kiedy właśnie ten kombajn był dodatkowo dawany w nagrodę za to, że kupiliście w pre-order. No a nie korzystałem jeszcze z niego za bardzo na seriach, więc teraz jest dobra okazja. No oprócz tego, jak widzieliście wcześniej, header do niego stoi tutaj. Jakie tu mamy jeszcze maszyny? Zapomniałem wam powiedzieć o kultywatorze tej osoby. No, ja to sobie dalej. Tutaj chyba nic nie mamy, tu jest warsztat. Tam gdzie stoi dominator, to jest silos zbożowy. Aha, budynki pochodzą z modu, który również jest na Mothubie. Nazywa się MF Shed Pod. Bardzo fajna paczka modów. Teraz, no, jeśli znacie, to polecam. Jeśli nie, no to zobaczcie sobie. Wszystkie budynki występują tutaj w czterech jakby konfiguracjach kolorystycznych. Są takie same, ale widzicie, takie, takie oraz takie. Cztery. Na przykład ta lub ta wersja pasuje na przykład pod takie PGR-owskie klimaty raczej, a te pod takie niemieckie. Te skrajne czerwona oraz ta pasują pod takie bardziej niemieckie klimaty. My wybraliśmy tą pierwszą opcję. Ja wybrałem. Tutaj mamy przyczepkę starą, taką samozbierającą, ale tutaj się rozwija siatka z tyłu, więc już pewnie niewiele zbierze ta przyczepa, bo niestety właśnie rozwija się mocno siatka w niej. Silos też z Mothuba, z takimi wiszącymi foliami. Chodziło mi o to, żeby nie był przejazdowy, tylko taki w jedną stronę. Kultywator marki Fortreet B402, również z Mothuba. Nie wiem, czy w ogóle mamy tutaj jakieś mody, co nie są z Mothuba. Chyba nie. Obora jest jedną słabą sprawą, ponieważ tutaj nie ma za bardzo dźwięku. Na przykład jak otwieracie drzwi, to nie ma dźwięku. Zapalanie światła też. No i to jest takie wszystko. Z opóźnieniem to działa. I też tekstury nie są najlepsze. Dopiero niedawno zacząłem im ścielić, więc niewiele mają tego obornika. Dużą zaletą tej właśnie obory jest to, że obsługuje Manor System. Chcę sobie zobaczyć, czy to jest urządzeniem. Oprócz tego mamy śmieszną tutaj maszynę, która nam wyrzuca obornik. Zaraz wam zresztą pokażę. Tu jest taka właśnie na takich sznurkach. No i na końcu są takie jak gdyby grabie, które nam wyrzucają ten obornik. Jest to bardzo takie ciekawe. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Krów mamy, zaraz wam powiem ile. 10? Nie tu, sorry. Tu. Tak, 10 krów, czyli to są te krowy oryginalnie przeniesione z tamtej obory, przewiezione, a więc one dają już mleko, ponieważ właśnie już są w wieku, zaraz zobaczymy jakim zresztą, w wieku 2 lat. Beczka od Andiego, standardowa. Oraz ciągnik Bührer. Właśnie z tym turem. W ogóle zniknął mi tur, jestem ciekaw jak to się stało, widzicie? Zniknął tur i nie ma. Ciekawe. Aha, jeszcze przyczepka na zboże. Nie mam powiedzieć, że jest przyczepka na zboże, która wygląda właśnie tak. Równie z Mothuba chyba przyczepka. Ale jest naprawdę słaba, bo ma strasznie małą pojemność. No taka widzicie, spawana tylko. Jeśli chodzi o pola, no to mamy uciętą część pola numer 25, która została skultywatorowana, pole numer 24 oraz pole numer 23. Oprócz tego mamy jeszcze pole numer 6.
które nawet jeszcze nie zostało skultywatorowane, także trzeba tam jechać i je skultywatorować. Jak zauważyliście, pewnie nie mam siewnika. Myślę, że w jednym z najbliższych odcinków będziemy musieli kupić siewnik, ponieważ no właśnie nie wiem, nawet czym siać tutaj chyba. Budynki od właśnie MF6 mi się bardzo podobają. Jedne, co tutaj chciałbym zmienić, to obora. No i trzeba będzie mógł zmieniać maszynę, no bo tak jak wam mówiłem, no ciężko jest. Firmy od sera czy od czekolady w ogóle nie chcą współpracować z właśnie takimi rolnikami jak ja, którzy nie za bardzo tutaj mają jakiś ekologiczny sprzęt czy dobrej jakości beczki na mleko. Nie wiem, czy widzieliście, mam fajny mod taki, który chyba wyszedł dzisiaj, albo nie wiem, na dniach, w ciągu ostatnich kilku dni wyszedł ten mod. O, widzicie? Jak podnosiłem, wzrosły obroty. Jest to mod, który nazywa bodajże Real RPM. Bardzo fajny modnik, polecam. Powoduje on na przykład, że gdy podnosimy, czy rozkładamy techniczny, albo wracamy pług, zostają nam obroty. Również w kombajnach, to kiedy wyciągamy rurę, to wzrastają nam też obroty. Podniesiony jest, ok. Ogólnie lokalizacja jest z naszego gospodarstwa dość dobra, bo myślę, że lepsza niż nawet ta standardowa lokalizacja, ponieważ kiedy przejedziemy tutaj sobie tą polną drogą między polami, a to jest naprawdę blisko, jesteśmy zaraz przy biogazowni lub w tej części tej mapy. Natomiast jeśli wjedziemy na rondo, no to możemy właśnie jechać albo tutaj w dół do sklepu, albo bardziej prostą drogą, czyli tędy też do sklepu możemy jechać i ewentualnie tam w górę. Myślę, że w tą część mapy górną się będziemy rzadko zapuszczali, bo tutaj nie mamy żadnych łąk. Te tereny są tutaj jedyne takie wielkie, jak widzicie. A właśnie z tej strony są jakby troszeczkę mniejsze te tereny. W ogóle tutaj są bardzo... Dopiero ostatnio poznałem tą część mapy i jest naprawdę bardzo ciekawa. Także ja jadę pracować na polu numer 8, czy tam 6. No w sumie jeszcze nie pamiętam tych numerów niestety. Polu numer 6. Jadę tam skultywatorować to pole. A was zapraszam na kolejny odcinek, w którym będziemy chyba ogarniali pociąg, bo jest bardzo fajny ten pociąg na tej mapie. Będziemy sprzedawali nim pozostałe zboże, które nam zostało z tamtego gospodarstwa, z tamtego silosu. Z gospodarstwa startowego. No i chyba wracając w tam drugiej części odcinka tego kolejnego będziemy musieli kupić siewnik. Bo... No jest już trzeci dzień. Właśnie wczesne jesieni, a my nic nie zaczęliśmy i nawet nie mamy szansy nim zacząć. No właśnie. Jeszcze co chciałem powiedzieć na koniec, to że są tutaj bardzo wąskie drogi. Nie radzę wam tu kupować nic większego, żadnego większego sprzętu, bo nie przejedziecie. Jechałem lasem dominatorem. O, widzicie, jak mi zostawił tu drogę. Teraz to jest, wiecie, trochę za szeroko jadę po prostu z tym kultywatorem. On jest też szeroki, jest, ma ponad 3 metry, chyba 3,5, czyli albo 3,7. Ale... gdzie ja tu jadę? Ale ogólnie próbowałem tutaj dojechać klasem dominatorem. No i że tak powiem, znaki leżały wszędzie. Bo na przykład te ronda, które tutaj są, mają znaki właśnie przed wjazdem na rondo, są znaki. No i one stoją bardzo wąsko, także większym kombajnem nie macie szans przejechać. Najlepiej po prostu, jeśli jedziecie jakimś większym sprzętem, najlepiej sobie omijać ronda. Jeśli jeszcze coś mogę dodać, to na przykład chciałbym wam powiedzieć, że wielkie dzięki za właśnie aktywność pod poprzednim odcinkiem, bo wyświetleń jest na ten moment ponad 200. Jest to chyba najpopularniejszy odcinek na moim kanale. W ciągu tygodnia zyskał 200 wyświetleń, 1400 minut oglądania waszego, kilka łapek, ale to też mogło być trochę więcej. Myślę, że o tym po prostu zapominacie, bo ja też rzadko przypominam na koniec. No i sporo komentarzy, także wielkie dzięki za tą aktywność
Mam nadzieję, że pod kolejnymi odcinkami będzie również taka właśnie wysoka wasza aktywność. Jeśli wam się odcinek podobał, to dajcie łapkę w górę. Jeśli wam się podoba, to tutaj właśnie wam publikuję, to zasubskrybujcie kanał. No i właśnie jeśli zamierzam taką zrobić zasadę, powiem wam już o niej w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się odcinek podobał z serii, oczywiście mówię teraz o serii na mapie Erlengard, to dawajcie łapki w górę. Pod pierwszym odcinkiem, jeśli będzie 7 łapek, to wrzucę odcinek wcześniej niż za tydzień, a jeśli nie będzie więcej łapek właśnie niż, a jeśli nie będzie 7 łapek, to po prostu kolejny odcinek z serii Erlengard za tydzień. No, czyli 7 łapek odcinki częściej. Oczywiście seria Hoberman będzie osobnym swoim torem leciała. A jeśli będzie mniej łapek niż jeśli będzie mniej łapek niż 7, to odcinek za tydzień. Jeśli będzie 7 łapek lub więcej, to odcinek już niebawem, nawet jutro. Także jeśli wam się udało, to dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie, cześć.